Śmieci, odpady komunalne, ale także odpady, które są surowcami wtórnymi i wiele, wiele innych rzeczy. Sprawiają nam kłopot, ponosimy koszty, a często nie wiemy praktycznie, co z tymi śmieciami, czy inaczej odpadami zrobić. Dziś mam przyjemność rozmawiać z panem Karolem Wójcikiem, przedstawicielem Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana. Czy tylko ja mam problemy i moi sąsiedzi, czy w ogóle ludzie mają problem z odpadami? Ja nie mówię nawet już o tych kosztach, bo zostawmy, ale no właśnie, co z tym zrobić, co wyrzucić, jak zrobić dobrze, żeby jednak no, nie szkodzić środowisku? Mamy problem rzeczywiście z gospodarką odpadami komunalnymi, czyli tymi, które wytwarzamy w naszych domach. To jest co prawda tylko 10% wszystkich odpadów wytwarzanych w kraju, a jednak te 10%, które nas najbardziej frapuje, no bo codziennie musimy się rozprawić z tym kubeczkiem i zastanowić się, do którego pojemnika wrzucić. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę selektywna zbiórka odpadów zaczęła w Polsce raczkować na początku minionego dziesięciolecia. My się tego wszystkiego uczymy. Od niedawna mamy wymóg sortowania. Wszyscy musimy segregować. Jeszcze kilka lat temu mógłbym zdecydować, czy chcę płacić podwyższoną opłatę i zmieszane odpady oddawać, czy mam je segregować. Dzisiaj muszę je segregować odpowiednio tak, jak każe mi prawo, każe mi gmina. No i coraz bardziej jest to weryfikowane. No i pojawiać się zaczynają pytania i to dobrze, że zaczynają się pojawiać pytania, bo jak pytam, to znaczy, że mam wolę dobrego sortowania odpadów. I rzeczywiście każda z gmin, każda szanująca się gmina, i tak to powinno wyglądać, taką ściągę na swojej stronie internetowej robi, jak sortować odpady, gdzie co wrzucić, do którego pojemnika, bo nie chcę nikogo zamęczać tutaj paragrafami. Ja jestem prawnikiem, więc mam do tego tendencję, ale chyba nie w tym rzecz. Rzecz w tym, by pamiętać, że mimo, że mamy pewne ramy powszechne w całym kraju, mamy kolory pojemników, mamy podstawowe frakcje, to gmina może tutaj troszeczkę nam zmyłkę zrobić. I w jednej okaże się, że mogę razem metale z tworzywami sztucznymi do żółtego worka pojemnika wkładać, a w innej nie. Więc muszę sprawdzić, jak jest w gminie, w której mieszkam. Idealny świat polega na tym, żeby wszędzie było jednakowo i do tego powinniśmy dążyć. No to w takim razie, dlaczego nie jest jednakowo i właśnie jak możemy zrobić, żeby było jednakowo? Ale wie pan, jeszcze przy okazji jedna rzecz, bo pan mówi tworzywa sztuczne, prawda, czy to można razem z metalami, no to jeszcze stosunkowo wydaje się proste, ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład mamy pojemniczek po jogurcie albo po serku. No i tak, to jest tworzywo sztuczne, oczywiście tak, ale tam jest ta pokrywka z tego cieniutkiego aluminium, no więc teoretycznie powinniśmy jedno i drugie umyć i wrzucić to wszystko razem do tego pojemnika. Niektórzy mówią, żeby nie myć w takim razie. No to myć, nie myć, wrzucić, nie wrzucić. Słyszałem o takich gminach, które właśnie mówią myć. Ja mówię z punktu widzenia nas zajmujących się tymi odpadami, potem do naszych przedsiębiorstw, co trafia do przetwarzania, do instalacji przetwarzania odpadów. Jak to wygląda z naszego punktu widzenia i potem recyklera, czyli tego, który od nas ten towar i już ten surowiec, który kupuje. Oczywiście nie myć. Oczywiście nie myć. Recykler w swoim procesie sobie to doczyści. Pamiętajmy o tym, że ochrona środowiska to jest pewna całość. Jak ja zużyję teraz 2 litry wody na mycie słoika po majonezie i będę bardzo z siebie zadowolony, że jestem taki oto ekologiczny, bo oddaję czysty odpad, no dobrze. Nikt mi za to nie podziękuje, woda bezpowrotnie zostanie zmarnowana. Nie róbmy tego. W całej masie odpadów szklanych, które oddajemy, opakowań szklanych, ten nieumyty słoik po majonezie czy naprawdę nie zrobi krzywdy procesowi recyklingu. Z tego będzie zrobiona stłuczka szklana, to będzie doczyszczone i będzie zaczynem w hucie do nowych opakowań szklanych. Tak ale samo ja się z panem tak zgadzam, ale nie do końca, proszę pana, bo z drugiej strony to proszę zwrócić uwagę, no wyrzucamy to no zwykle nie od razu do głównego śmietnika, tylko na przykład trzymamy w wiaderku gdzieś w okolicach zlewozmywaka. No ten niewyrzucony pojemnik po jogurcie, nieumyty, no będzie niestety pachniał. To raz. Po drugie, pan mówi, że ta woda jest bezpowrotnie stracona. Nie, no przecież no zaraz chwileczkę ta woda wraca do rzeki, no oczywiście przez oczyszczalnię, no ale no oczywiście to jest jakiś koszt energetyczny, ale nie przesadzajmy, że znowu aż taki wielki, bo to wszyscy mówią tak, jakby ta woda, wie pan, pod prysznicem, to jest stracona. No gdzie ona jest stracona? No w dalszym ciągu. Panie redaktorze, jeśli nie udało mi się przekonać pana argumentem tym, że ta woda jest stracona i że warto oszczędzać wodę,
to proponuję nie wchodzić na grząski w grunt w wielu gminach w Polsce, dużych miastach, mamy zmianę metod naliczania opłat. Chyba nie uciekniemy od tego tematu do końca. I one są powiązane ze zużyciem wody. Jeśli zatem mój argument o tej bezsensowności mycia, tracenia wody nie trafia, to ten ekonomiczny myślę, że tak, bo to jeszcze nam podraża system gospodarki odpadami w moim gospodarstwie domowym. Nie warto. Tragedia, nie, no tragedia, proszę pana, no tragedia, zwłaszcza, że wie pan, to jeszcze te wszystkie tam słoiki, te pojemniki, to pół biedy, no ale właśnie jak mamy papier, czy on jest zatłuszczony, czy on jest niezatłuszczony, a ten papier zwykle jest pokryty jakimś tworzywem, jakąś folią. No znowu nie wiadomo, czy wobec tego to jest taki bardziej papier, czy taki bardziej to jest tworzywo, co z tym zrobić? Do zmieszanych? No wszystko do zmieszanych, czy tak nie można? Uwaga, coś bardzo ważnego pan redaktor wywołał, mianowicie temat ekoprojektowania. Od tego nie uciekniemy. System gospodarki odpadami komunalnymi to jest skomplikowana machina. Ona się powinna zaczynać od momentu ekoprojektowania, wpuszczania na rynek odpowiednich opakowań, po sam proces tego właściwego recyklingu, czyli powrotu w postaci surowca, w postaci zasobu, który jest ponownie wykorzystany do produkcji nowego opakowania, jak na przykład butelka PET po zrobieniu granulatu do nowej butelki PET najczęściej. A zatem producent powinien wpuszczać na rynek jednorodne opakowania, a jeśli tego nie robi, za to płacić. Takie zmiany musimy w Polsce zrobić, dlatego że wymaga od tego od nas Unia Europejska dyrektywą, już nie będę zamęczał którą. Natomiast musimy się w tym w Polsce bardzo szybko uporać w ciągu 2 lat i ci, którzy, zakładam, że tak będzie wyglądał dobry system, ci, którzy wprowadzają opakowania, którym potem trudno cokolwiek zrobić, niechaj za to odpowiednio płacą. Proszę pana, to kolejna rzecz i to kamyczek właściwie do pana ogródka, czyli firm, które odbierają te rzekomo albo rzeczywiście posegregowane śmieci. No bo my rzeczywiście zbieramy ileś tam mamy tych wiader albo kubów albo czegoś tam, tu osobno papier, osobno szkło, osobno plastik, osobno te metale, tam jakieś bio, a potem przyjeżdża ten duży samochód, wszystko się razem wrzuca, że tak powiem, na kupę i on to wszystko razem wywozi. To moja praca nad tym segregowaniem i te ileś pojemników, które mam w domu, po prostu została zmarnowana, no zwyczajnie. Oczywiście, jeśli tak jest, absolutnie ma pan redaktor rację. Tylko zwróćmy uwagę, zanim wydamy ten wyrok za firanki gdzieś tam w oknie, że przyjechali, zabrali jakąś frakcję, za chwilę przyjechali znów tą samą śmieciarką. Czy na pewno tą samą, czy taką samą? Czy po gminie porusza się ta sama śmieciarka, czy kilka takich samych odbierających różne frakcje? Sprawdźmy też, podejrzyjmy jeszcze, czy ona przypadkiem nie jest dwu albo więcej komorową śmieciarką, bo wtedy możemy te frakcje osobno włożyć. Jak powiadam, z okna tego nie widać, ale jak się już podejrzymy takiej śmieciarki, jak najbardziej tak. I wreszcie, jeśli już się upewniliśmy, że to jest ta sama śmieciarka, nie taka sama, ta sama ekipa, która miesza nam różne rodzaje odpadów zebranych przez nas selektywnie, no to chcę teraz namówić do pewnej obywatelskiej postawy. To jest zagrożone karą. Tak firmy po prostu robić nie mogą, tak nie wolno postępować. I ustawa mówi tutaj wprost o karze nawet 50 tysięcy za taki przypadek mieszania odpadów. Tego nie wolno robić. Ja już pomijam te wszystkie kary finansowe. To jest po prostu tragedia, jeśli ja słyszę o takich przypadkach, bo przecież cała edukacja ekologiczna, na którą pracujemy, by uświadamiać mieszkańców, jak mądrze segregować odpady, jest po prostu idzie gdzieś w powietrze przez takie zachowania absolutnie demoralizujące i zniechęcające. No to w takim razie jeszcze z innej strony. No załóżmy, że już zostaniemy tylko przy tych tworzywach sztucznych, których jest przecież ogromna ilość. I teraz te tworzywa sztuczne wrzucamy przecież razem i te z butelki PET, i te opakowania po jakichś tam urządzeniach, i jakieś pudełka, i wiele innych rzeczy. No jak to przecież trafia do państwa, to co z tym zrobić? No przecież tego się tak ręcznie nie wyzbiera. To są miliony sztuk i to rozróżnić, a tu jest folia opakowaniowa, a tu jest jakaś inna. No kolejna tragedia. Słyszałem takich jeszcze 8-9 lat temu, kiedy zaczynaliśmy mówić powszechnie o segregacji odpadów i źródła, takich oto specjalistów,
którzy mówili, mieszkaniec w domu świetnie posegreguje odpady, trzeba go tylko nauczyć, sortownie są już niepotrzebne. Recykler ma żywy produkt, żywy towar. Nie, no zaraz, chwileczkę, no proszę pana, to trzeba by skończyć chemię polimerów i to jeszcze na dodatek mieć sobie jakieś urządzenia, które by rozpoznawały te tworzywa, a niektóre są w ogóle z kilku różnych tworzyw, to jak to rozdzielić? Szanowny panie redaktorze, nie trzeba naprawdę wielkiego wysiłku, wystarczy w wyszukiwarce kilka haseł wpisać i szacowne nazwiska się pojawią, które nam to próbowały mówić. Oczywiście jest to piramidalna bzdura. Polietylen, polipropylen, folia PVC i tak dalej, przeróżne tworzywa sztuczne. Zakładam, że nie zbieramy w żółtym worku metali. Załóżmy, że są tam tylko tworzywa sztuczne. Jestem bardzo rygorystyczny, wkładam tylko je. I oczywiście one muszą trafić do sortowni, gdzie sortery optyczne rozdzielą mi poszczególne frakcje tworzyw sztucznych. Na jedne będzie klient, inne nie. Inne przetworzymy na, będzie odzysk energetyczny, przetworzymy na paliwo, na RDF. Coś innego jeszcze trafi wprost do spalarni odpadów komunalnych. Więc musimy to doczyścić, ale pytanie w takim razie mam zawsze drugie, a co w takim razie, po co mam w domu segregować, skoro do sortowni musi trafić? No z prostego powodu, powiem to już gdzieś tam z urzędu, bo zawsze te dwa wątki łączę. Dlatego, że jeżeli ja w domu, u źródła, posegreguję wstępnie mądrze odpady, nawet jeśli się delikatnie pomylę, nie przejmuję się, bo to musi trafić do profesjonalnej sortowni, gdzie nie człowiek manualnie wybierze na tak zwanego chybcika kilka procent surowców wtórnych, ale gdzie maszyna droga, to też kwestia cen, ale bardzo efektywna, wybierze mi surowce wtórne. Jeśli ja oddam odpady zmieszane, zwłaszcza ten papier, który będzie brudny, zatłuszczony, to ten odzysk w sortowni będzie dużo, dużo mniejszy. Sortownia jest potrzebna wytwórcom odpadów, którzy wstępnie segregują, ale ci wstępnie segregujący wytwórcy potrzebni są sortowni również. A to teraz pan wyjaśnił bardzo ważną rzecz. No to jeszcze w każdym razie wróćmy do tego papieru, bo powiedział pan o tym zatłuszczonym papierze. Zawsze wydawało nam się, że przecież jak wrzucimy tam tekturę, coś tam, no to z tego w najgorszym przypadku powstanie chociażby papier toaletowy. No dobre i to, chociaż kraje muzułmańskie uważają, że to jest coś obrzydliwego. No ale zostawmy. W takim razie, no tak, ale teraz mamy na przykład tekturę. Na tej tekturze są jakieś naklejki z tworzywa. To co, odrywać je, co z tym robić, żeby tak przygotować Państwu? Bo ja bym chciał, żeby, no nie, może 100% to się nie da, ale chociażby 90%, żeby można było odzyskać. Wiem, że w potocznym rozumieniu śmieci nie kojarzą się ze zdrowym rozsądkiem, a po co to tylko przecież śmieci, a warto go i tutaj stosować, więc zawsze powtarzam w tych sytuacjach, nie dajmy się zwariować. Jeśli mogę bez problemu oderwać tą folię, zrobię to. Jeśli mi zostanie jakaś niewielka nalepka, to w ogólnej masie papieru oddanego do papierni tragedii na pewno nie będzie. Oczywiście jak mam taką butelkę PET oklejoną folią termokurczliwą, oderwijmy tą folię, bo nawet najlepsza sortownia dzisiaj sobie z tą folią nie poradzi i człowiek musi nożykiem odciąć tę okleinę, bo po prostu ona jest nietolerowana przez recyklera, przez odbiorcę produktu, więc co mogę, to oddzielam, ale nie daje się także w śmieciach zwariować. Niedawno dowiedziałem się, że podobno to jak oddajemy te śmieci zmieszane, to niedobrze, jeżeli one są zawiązane w worku, bo ten worek to trzeba teraz rozcinać, czyli specjalne urządzenia do rozcinania tych worków. No najlepiej, gdyby ten worek był taki niezamknięty. No to w końcu zamykać czy nie zamykać, otwierać? Jak to powinno wyglądać? No, w jaki sposób powinniśmy te śmieci, również te zmieszane, oddawać do jakiegoś pojemnika, no tak, żeby jak najmniej kłopotów to sprawiało odbiorcom śmieci, no i potem ewentualnie jakiemuś punktowi, który to coś z tym będzie robił dalej. Pamiętajmy o tym, że z tych zmieszanych odpadów, gdzie jest rzeczywiście mydło i powidło, a powinien być tylko odpad resztkowy, czyli to, co nie dało się do poszczególnych pojemników schować, ale jeszcze jesteśmy w lesie z tym w Polsce. Jeszcze dużo wody, nomen omen, Wiśle upłynie, zanim to się stanie. Ale te odpady również muszą być przesortowane i z nich musimy mieć również pewien poziom recyklingu. Oczywiście bardzo trudny do spełnienia, bo one są zabrudzone, one są mocno pomieszane. Nowoczesne instalacje mają tak zwane rozrywarki worków, urządzenia, od których zaczyna się cała przygoda po wrzuceniu do tej rozrywarki, tej łychy z odpadami, gdzie ten worek zostanie rozerwany i potem dalej na dalszym etapie przez urządzenia, przez wysoką technologię odzyskany. Więc
Tutaj też, oczywiście w idealnym świecie, w pojemnikach, bez worków, odpady jak najbardziej podzielone, zostaje tylko odpad resztkowy, który w idealnym świecie byśmy spalili, a w ogóle nie szukali w nim surowców, bo ich tam po prostu nie ma. No ale dziś jesteśmy w świecie, jaki mamy, więc musimy jeszcze te odpady przesortować. W profesjonalnym zakładzie oddanie go w worku nie uczyni tragedii. Obserwuje pan tę zbiórkę odpadów już od długiego czasu. Sam pan powiedział, że już musimy sortować te śmieci od 10 lat, chociaż w porównaniu na przykład z takimi krajami jak Niemcy czy Austria, to u nas i tak to jest dosyć łagodne, bo tam szkło to jeszcze trzeba podzielić na barwy, a tworzywa też tam na jakieś frakcje, papier też na taki czy biały i taki karton. No to dużo jest to bardziej skomplikowane. Ale czy chociaż częściowo sytuacja się w Polsce poprawia, bo ja wiem, statystyka, tak, nasi specjaliści, Instytut Ochrony Środowiska albo Ministerstwo Klimatu i Środowiska to mówią, że jest lepiej, a tak w praktyce? Tak, w praktyce jest rzeczywiście lepiej. Obserwujemy to od kilku lat, ale gdzie? Właśnie na prowincji, w mniejszych miejscowościach jest lepiej. W dużych miastach wydawałoby się, że może społeczeństwo jest może bardziej wyedukowane. Nic z tych rzeczy. Nie, proszę pana, teraz to protestuję. Jak to społeczeństwo w miastach jest mniej wyedukowane? Proszę pana, niech pan to powie tym hipsterom, chociażby, nie wiem, na placu Zbawiciela, przepraszam bardzo, tym hipsterom na placu Zbawiciela, którzy piją latte sojowe i mówią, że przecież to gdzie oni tam inni są wyedukowani? No proszę pana. Świetnie, oni są wyedukowani, są na pewno świetni w segregowaniu odpadów. Tylko ze względu na dużą anonimowość w dużych miastach, niestety w takim wielkim mieście, na przykład jak Warszawa, mamy tutaj porównanie na przykład z okolicznymi gminami, złapanie tego pana, który mieszka na 10, 9 piętrze, który może nawet i słyszał o poprawnej segregacji, ale mówi tak, płacę tyle pieniędzy, a co ja będę segregował? I ładuje nam ten karton do zmieszanych odpadów. Ta anonimowość w dużych miastach powoduje, że ten jakość tych odpadów jest naprawdę kiepska. I zdarzają się takie sytuacje, w której podjeżdża śmieciarka i nie ma innego wyjścia, jak tak zwane odpady surowcowe, które powinny odebrać innym transportem, odbiera razem ze zmieszanymi, bo one de facto są odpadami zmieszanymi. One tylko wylądowały w pojemniku do selektywnej zbiórki. I takie sytuacje mają również miejsce. Więc spora anonimowość i łatwiej, lepiej to wygląda w mniejszych miejscowościach, ale też pamiętajmy o jednym. My naprawdę od niedawna z tą selektywną zbiórką idziemy w Polskę na poważnie. Dajmy ludziom się nauczyć, nie straszmy karami, edukacja, jeszcze raz edukacja. Pewnie, że słabe, może nie miarodajne, może nie szybkie, jeśli chodzi o efekt, ale jedyne możliwe. Dziękuję panu za bardzo interesującą rozmowę, bardzo ważne i interesujące wyjaśnienia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.